Serdecznie Was witam. No cóż, takich audycji, no pewnie, że specjalnie byśmy nie chcieli, żeby było dużo, bo żeby w ogóle takich nie było, ale kiedy jest potrzebna pomoc, to szczególnie osobom z naszego bliskiego okręgu, wtedy takie audycje właśnie robimy. Dzieje się to rzadko, ale w wyjątkowych przypadkach. Pamiętacie wiele razy w historii telewizji NTV, kiedy były różnego typu festiwale, imprezy. Był zawsze na nich Rysiek Kowalik, który stał w tej słynnej swojej czapeczce za kamerą i filmował całą masę różnych właśnie eventów, festiwali, nie tylko zresztą obsługiwanych przez NTV, potem już wszelkich innych. Rysiek potrzebuje pomocy. Rysiek Kowalik, no właśnie, za chwileczkę ja jeszcze szerzej wyjaśnię, co dokładnie chodzi, bo Rysiek ma olbrzymie problemy z mówieniem. Jest w tej chwili u siebie w Częstochowie. Szykuje się tutaj na dużo różnych ważnych terapii. Ciężko mu się mówi, bo jest to, powiedzmy wprost, nowotwór właśnie tutaj przełyku, nowotwór gdzieś tam, który się rozszedł na właśnie dziąsła, na w sumie policzek i tak dalej. Ci, którzy go ostatnio widzieli, wiedzą, że jest problem i chcemy Ryszkowi pomóc, a Rysiek jest w tej chwili krótko, bo jest słaby, ale dzielny. Po prostu połączyć się z nim na telefon zrobiłem. W tej chwili właśnie już go pokazuję i jednocześnie witaj Rysiu, jak ty się tam czujesz? Dajesz rady? Ja witam wszystkich widzów z pracy. Zdaje się, że mało rady. Rysiu, no mów, masz kłopoty z mówieniem, więc ja tak nie będę strasznie ciebie naciskał, ale parę zdań, jak powiesz, to wystarczy, powiem resztę ja. Ja nie wiem, jak sobie mogę słychać na antenie, ale Słychać, słychać. to jest to wszystko, co tutaj się nazywa kolakcje. To może coś bardziej istotne przede wszystkim. To można jakoś podziałać dalej w tym kierunku. Ale dość na to lepiej myśleć, bo ja takie myśli jeszcze cały czas. No. Tak. Te wszystkie badania są badaniami, ale można innych może też stosować, prawda? Tak, tutaj jeśli chodzi o sposób terapii leczenia, tutaj nasz kolega Rysiek ma tam kilka ścieżek, wszystkie wiążą się z kosztami. W związku z tym chcieliśmy Was prosić i taki powstał w sumie zespół roboczy, taki komitet troszkę organizacyjny w składzie Krysia Maciąg, Aja Iskra, Jasia, Asia właśnie Słaboń i ja, Janusz Zagórski, którzy po prostu patronują jednej z tych akcji, tą, którą tutaj widzicie i jego syn Michał Kowalik założył konto specjalnie na to konto, specjalne konto na siebie. Synuśka właśnie, jest to konto w PKO BP. Ja zaraz jeszcze pod tym wpiszę numery, ale tutaj powiem werbalnie 12 12 40 12 13 4 1 0 0 1 1 44 45 34 64 z dopiskiem darowizna na zdrowie Rysia, prawda, Ryśka. Rysiu, mam nadzieję, że to wszystko pójdzie do przodu, że za niedługo znowu staniesz za kamerą na różnego typu eventach, będziesz filmował i dokumentował. Ile właściwie tych festiwali udało ci się zdokumentować przez te lata naszej współpracy i w ogóle tego, jak tutaj przyszedłeś do naszej przestrzeni No, ogólnie? udzielamy się do tego rzeczy. Może wszystko lata pracy. Lata pracy, że wszyscy jesteśmy razem od tego początku. Także tutaj po prostu by się nie udzielało. Tak. Na to możemy sobie było jakoś śledzić, w tych latach wszystko powiedzieć. Ale to było jutro. Było tego naprawdę dużo, to chyba nikt nie policzy. Wszyscy z tego korzystamy, ponieważ na różnych portalach, w tym oczywiście też w NTV, bardzo dużo różnych przecież konferencji, też i zapisów niektórych scen, choćby z Harmonii Kosmosu, gdy się też stał za kamerą, ale przy tych imprezach było naprawdę dziesiątki w skali Polski. Rysiu, dziękujemy Ci, trzymaj się dzielnie, wracaj do zdrowia. Chcemy Cię znowuż widzieć na naszych eventach, chcemy Cię znowuż widzieć, jak stoisz za kamerą, jak rozmawiasz w kuluarach. Zawsze pozytywnie nastawiony do ludzi. Tak i teraz my wzywam nas wszystkich do pozytywnego nastawienia do Rysia Kowalika. Zbieramy pieniążki, jest numer konta, jest też informacja na koncie facebookowym naszym NTV, taka dokładna razem z apelem. Krysiu, trzymaj się jeszcze raz dziennie, wszystkiego dobrego i do zobaczenia niebawem.
Ja również wszystkich do tego i jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy uczestniczą Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. W takim razie dziękuję Ci jeszcze raz i do zobaczenia.